Cześć, tutaj Konrad, Szkoła Gitarowa Goria. Dostaniesz ćwiczenia na kostkowanie naprzemienne. Legato, technikę hybrydową, string skipping i rozciąganie palców. Zapnij pasy, zaczynamy. Jeśli chodzi o to ćwiczenie, mamy tutaj jeden patent, który w kółko się powtarza. Gramy dźwięki skali A-moll. Każdą pozycję gram 5 razy i przechodzę dalej, rozpoczynając od następnego dźwięku skali. C, G, F, G, E, G, D, G, H, G, F, G, E, G, D, G, A, G, F, G, E, G, D, G. Jak zauważyłeś, materiał opisuje dźwiękami, a nie progami. To lepsze i szybsze rozwiązanie ułatwiające komunikację. I to nie jedyny benefit płynący ze znajomości dźwięków na gitarze. Jeśli nie znasz dźwięków, a chciałbyś umieć je nazwać w dowolnym miejscu na gryfie i dzięki temu lepiej komunikować się z innymi, mam kurs, który krok po kroku przeprowadzi się przez proces nauki dźwięków w muzyce i na gryfie. Znajdziesz, nazwiesz i zapamiętasz wszystkie dźwięki na gitarze. Informacje o kursie zostawiam na dole. Kliknij w pierwszy link w opisie i poznaj wszystkie powody, dla których warto znać dźwięki w muzyce i na gryfie. Jeśli kurs jest dla Ciebie, kup go, nie obrażaj się. Jeśli nie, jakoś to przeżyję. Wracamy do ćwiczeń. Gramy tutaj kółko te same interwały, jeśli chodzi o odległość od prymy akordu, bo gram tercję, sekundę, prymę, septymę, sekstę. I to gram na każdym akordzie. Wspomnę o tym, że ćwiczysz sobie wszystkie akordy w tonacji, łączysz je w jeden utwór i tworzy to piękne brzmienie, taki mini utworek, mini etiudę do ćwiczenia na gitarze. Kolejne ćwiczenie, tym razem na string skipping. Tutaj gram legato, techniką hybrydową i omijaniem strun jednocześnie. Tak wygląda ta fraza powoli i ona dopiero na szybkości nabiera tego swojego brzmienia i tej rytmiczności. Kolejna bardzo prosta zagrywka na pentatonicę przez oktawę, zobaczmy. Co tu robię? Akcentuję, opieram się na pierwszym dźwięku E i schodzę po pentatonicę i zapętlam tę zagrywkę. Kolejna możliwość to jest zagranie skali durowej czy molowej, jak sobie tam wolisz, tercjami w ten sposób. Kiedy już grasz ten schemat, to w ogóle przestaniesz o nim myśleć, wyłączysz myślenie całkowicie. Zobacz to powoli. Następnym ćwiczeniem będzie zagranie akordów przez oktawy w taki sposób. Pryma, tercja, kwinta, pryma, tercja, kwinta, pryma, tercja, kwinta. I łączę to sobie bez zatrzymania. Powtarzam to tyle razy, ile potrzebuję. Mogę to samo zrobić z akordem durowym CEG. Kolejne ćwiczenie nazywam sam dla siebie 3 plus 1, bo właśnie tak wygląda. Gramy 3 dźwięki na jednej strunie, 1 na wyższej strunie i wracamy. I to zapętlamy. Idziemy do następnej pozycji, robimy to samo. Idziemy do następnej, robimy to samo. Do następnej to samo. W następnej.
do następnej. Aż wylądujemy w oktawie i zagramy to samo w wyższej pozycji. Możemy w ten sposób ograć dowolną skalę, a punktem docelowym będzie połączenie wszystkich pozycji w jedno ćwiczenie. Kolejne ćwiczenie, tym razem stricte na legato i technikę hybrydową, wygląda tak. H, C, D, E i wracam na D. Pierwsze trzy dźwięki są zagrane legato. Czwarty jest palcem hybrydowo. I ostatni wracam kostką. Zawsze zaczynam od kolejnej pozycji skali. Członkowie newslettera dostali taby do każdego ćwiczenia, ale to nie wszystko. Czytelnicy decydują o materiałach, które pojawiają się na kanale. Zapisz się, jeśli nie chcesz nic więcej przegapić. A dodatkowo mieć wpływ na informacje, które ode mnie dostajesz. Weźmy typową rockową zagrywkę i przełóżmy ją na dowolną skalę na jednej strunie. Patrz. Co tu robię? Gram takie dźwięki w tej kolejności. C, E, D, C, H, D, C, H, A, C, H, A, G, H, A, G, F, A, G, F, E. I łączę to w sekwencję w ten sposób, bardzo powoli. Możesz to zrobić na dowolnej skali, na dowolnej strunie, w dowolnym miejscu na gitarze. Patrz. Tutaj nie ma ograniczeń. Bierzesz strunę, bierzesz skalę, rozkładasz ją na gryfie i grasz sobie tę sekwencję. Ćwiczysz rockową zagrywkę. Kolejna sprawa, możesz to odwrócić i zagrać sekwencję po 3 albo po 4 dźwięki, idąc w górę gryfu w ten sposób. Zagrajmy po 3, to będzie brzmiało tak. I co tu robię? Gram dźwięki E, F, G, F, G, A, G, A, H, A, H, C, H, C, D, C, D, E, D, E, F i tak dalej. E, F, G, F, G, A. Aż schemat zacznie się powtarzać. Na pewno spotkałeś się już z takim ćwiczeniem. Jak już jesteś w tym mistrzem, teraz zrób to samo lewą ręką. Wyćwicz ręce. Lewą rękę w sumie na tyle, aby być w stanie wydobyć legato każdym palcem niezależnie od siebie. Następne ćwiczenie na omijanie strun, czyli string skipping, kostkujemy każdy dźwięk. Oczywiście możesz to trochę przyspieszyć z czasem. Mamy to super ćwiczenie, po pierwsze na kostkowanie, na przemienne ze string skippingiem, na dokładność kostkowania, czyli trafianie struny tej, której chcemy, na akordy, bo gramy w sumie podstawowe akordy e-moll, d-dur, c-dur i h-moll, ale robimy fajne voicingi otwarte czy rozległe, bo gramy decymy. Który robię w prawej ręce, on się cały czas powtarza, czyli gram kostka, palce, palce, kostka, palce, palce, kostka, kostka. Tak wygląda to ćwiczenie.
jest fajne na akordy podstawowe i na prawą rękę, bo łączymy tutaj dwie techniki, kostkowanie naprzemienne oraz technikę hybrydową. Następne ćwiczenie, znowu wracamy na naszą ukochaną skalę, czyli na pentatonikę, bo jak żeby inaczej. I robimy coś takiego. Ustalam pewien patent i się go trzymam wzdłuż skali. W ten sposób. W każdej pozycji gram dokładnie tą samą sekwencję dźwięków, kostkuję to naprzemiennie i każdą nową grupę zaczynam od uderzenia w dół w tym przypadku. Kolejne ćwiczenie, razem jest to ćwiczenie na pentatonice, grupujemy dźwięki pentatoniki po trzy i wykonujemy je tak. Następne ćwiczenie to ćwiczenie na technikę hybrydową, na takim liku zapętlającym się nieregularnie. Posłuchaj tego. Tak to ćwiczenie brzmi. Oczywiście mogę przenieść to przez oktawę. I przez oktawę. Swobodnie taką zagrywkę można wykorzystać w improwizacji, w fajnym momencie, kiedy trzeba coś przypierdzielić trochę mocniej i po prostu podkreślić jakąś szybkość w improwizacji, czy mówię w solówce. Idziemy na pentatonikę i gramy patent taki. Bardzo taki typowo rockowy lick. Dzięki, że zostałeś ze mną. W newsletterze czekają bonusy, których nie widzą zwykli widzowie. Zapisz się, a żadnego nie przegapisz. My widzimy się w następnym materiale. Ja jestem Konrad, a to jest Szkoła Gitarowa Goria.